Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj kolega Maciek dzisiaj będzie narratorem, także opowie nam troszeczkę o tych gołębiach, które mamy wystawione u nas na aukcjach na sprzedaż. Proszę bardzo. Dzisiaj praktycznie tam wstawimy zdjęcia do tych gołębi, bo z tym, że właśnie dzisiaj je robiliśmy, dlatego dzisiaj będą wstawione. Tutaj wejdziemy do środka. Bo mamy te gołębie akurat, które są rodzicami, tych gołębi są na zewnątrz. Tak. Wystawione zostały wszystkie gołębie tu z tego gołębnika, czyli nie ma tak, że coś zostaje. Wszystko wystawiamy, czyli z gołębi, które w zeszłym roku latały jako młode na tym plastiku, czyli od bardzo dobrych hodowców z całej czołówki, praktycznie znanej w Polsce, i gołębie tak samo moje. Na rodowodach będzie widać, czy to są z moich gołębi, czy niektóre są moje i wykrzyżowane. Tu jest na przykład samiec. Tu stoi, to jest od Rafała Pasonia, moja samica, to jest druga, w zeszłym roku druga lotniczka oddziału, przez kilka lat czołowy gołąb, wszystkie maratony w konkursach, w mistrzostwach okręgu w regionie, ta samica brała młodego, ma 32-30, też będzie wystawiony ten młody. Tu jest na przykład samica, też bardzo fajnie się zapowiada. Tak, to jest samica czysta paszkowa z samczykiem. Te paszki to od Wieśka do Karczyka. Są od Wieśka do Karczyka, są od Marcina Kobieli, są z Niemczech od tego Wicharego. Bo to są, powiedzmy tak, to są gołębie, które były właśnie lotowane w tym białym gołębniku, to są te, które wszystkie przetrwały loty, te 40 kilka sztuk, plus te twoje wcześniejsze, starsze, które lotowałeś normalnie w oddziale nimi, dlatego mamy tutaj tą drugą lotniczkę oddziału i inne gołębie. Tak, które tu jest na przykład samica, która też się bardzo zapowiada, jej matka akurat jest już przeniesiona do rozkłodu, tu też jest młody. Tu są też dwa młody, 23-27. Samiczka, jej matka była szóstą samicą oddziału. Jest tu tych gołębi. O, tutaj to mamy też takie, widzimy parowanie 571 i 803, to są i Oleksiak na piwowarczyka z tego samego oddziału, ale młodego chyba nie ma akurat z tej pary na razie. Tu akurat nie ma. Tu nie ma, ale to jeszcze kwestia czasu tylko. Praktycznie tam kilka, tu akurat już z tej pary nie wychowamy. No, ale tu mamy chyba też twojego, to jest Jasia Bochęczaka u góry 32-39, tak, samiec. 32, tak. Później mamy na przykład krzyżówkę bardzo fajną. Tam szpak taki wyszedł też nam jeden. O, na samym końcu pokażmy go. To jest. Szpaki mieliśmy dwa, to był Reinharda Mula jeden i drugi był Jerzego Kostorza. A tam jest bodajże Mula, tak? Nie, tam siedzi, a tam nie mamy. To jest Defał, no to jest ten szpak. Tak. A biały gdzie jest ten? Ten mały, młody, pokażmy go. My mamy tego gołębia na olimpijskich obrączkach. I on jest bodajże ze Zguda Robertem, tak? Czy nie? Tak, 206. Jak tam jest? 206, tak? To jest od Roberta Zguda. 53 numer, nie? Mm-hmm. Tu jest też, z tej pary na przykład jest też samczyk. Samczyk to jest niżej Zguda i samiczka moja, teraz dwuletnia. No. Bardzo dobrze się zapowiada ta samica. Bardzo dobrze siadała w tym roku. Teraz pokazujesz samicę. A pokażmy młodego jakiegoś. A młody jest przepiękny, młody. Ma taką bardzo fajną cechę. Jak ktoś... ma te takie białe jak piórka. Ktoś, o, tutaj widzimy. O, to jest bardzo taka... To my zdjęcia tym gołębią wykonywaliśmy na zewnątrz. Tu mamy ciekawego gołębia, proszę bardzo. To jest akurat mój samiec. I Zbyszka Oleksiaka. Samica. Piękna. Szali taki szali kolor, w barwie. Tak. Co tu jeszcze mamy? Tych gołębi mamy tutaj około kilkudziesięciu, tu mamy pięknego gołębia, on jest z tamtej pary. To nie jest z tych paszków, to jest całkiem innego. Inny, a to było, bo tam połowy mieliśmy. To jest z pary. Bo to są te dwa pedały? Nie. Nie. Tam akurat zbite jajka były i tam podłożyłem. To jest 60. To 608. Jest, to jest właśnie też. To jest z tej pary, gdzie ta moja samica i ten drugi z tymi cechami. To jest tutaj. To jest samiec 206 oddział. To był Robert Zgud. Zguda, tak. Połowy samczyk i ta moja samiczka. Tam były gołębie, ja patrzyłem jak wczoraj filmowałem dowody, i były Vandenabele i były Kopmana, Benisz. Czyli naprawdę bardzo, bardzo fajne te krzyżówki. Tutaj mamy super krzyżówkę, to jest Sebastian Wartega i Sebastian. I Sebastian.
Niebieska samiczka, nakrapiany samczyk, a młody... O taki, o. Pstry. Bardzo ładny. Także zdjęcia im wykonywaliśmy na dworzu, nie mieliśmy tak, w tarce, to tak z ręki, bo to młode gołębie. To chodzi głównie o to, żeby widzieć sobie kolor. Niektórzy się tam pytali, wczoraj dzwonili, jakie one wyglądają, jakie są kolory. No, dobrze. I tak, bo chodzi nam też o to, żeby jakby ktoś chciał nabyć takie gołębie, żeby mógł jeszcze do lotów je sobie spokojnie tak, wykorzystać. To, to są typowe właśnie, gołębie. Typowe do... właśnie. I to były, mówię, po tych lotnikach, które tu mieliśmy, to są typowo z gołębnika lotowego. Mamy też tam kilka gołębi, 10 gołębi, nie, mniej, 4 gołębie bodajże. 4 gołębie z rozpłodu, są tam jeszcze, z góry, bo resztę tam przekazujemy na wspólny gołębnik. Także zostały 4. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. A mówię, to co zejdzie, dlatego wystawiamy wszystko, bo to co zejdzie, to pójdzie do nowych właścicieli, to co zostanie będzie latało tam. I jeszcze na innych gołębnikach, bo takich gołębników jak ten, to jeszcze planujemy kilka zorganizować tutaj w Polsce w tym sezonie, także będzie, musimy mieć troszeczkę też gołębi do obsadzania, ale będziemy się starali zawsze też obsadzać takimi gołębiami, żeby one latały w takiej konkurencji, żeby można było sobie ciekawie pasjonować się po prostu przylotami gołębi. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i ostatni tutaj rzut, zobaczmy, jest akurat pogoda, tak no, powiem, jest zimno jak diabli, ale kurde słońce chociaż jest, no. Dobrze. Bo wczoraj mieliśmy strasznie zimną pogodę. Także do zobaczenia. Dobry lot.